Dobry wieczór Państwu. Dla niektórych dzień dobry na tych antypodach, zakazanych zresztą. Cześć Kita, witam się razem. Czekam, aż się coś tutaj pojawi, żeby zacząć, proszę Państwa. O, już się coś pojawia, coś się widzę pojawia jakiegoś, nie wiem co, widzicie mnie Państwo? Widzicie mnie Państwo? Pani Margewiter, bez przesady, jaki ze mnie mistrz, chyba wagi, nie wiem czego tam, już nawet takiej wagi średnio, piórkowo ciężkiej, to coś takiego trzeba wymyślić. Brawo, cześć Kicie, powiedz Kicie, no, słyszycie jak mruczy? No kot mruczy, kot idzie spać, się burza była, kot się trochę boi, no już właśnie tam z tyłu, dobra. Okej, okay. Proszę Państwa, zastanawiam się, w jakim my kraju właściwie żyjemy? Ponieważ jest gdzieś jeszcze inny kraj na świecie, gdzie, przepraszam, grupa osób o ujemnej inteligencji, wybrańców narodu o ujemnej inteligencji generalnie, spotyka się u jakiegoś pana, również wybrańca, mającego fuchę, który nie wiadomo, czy jest trzecią, czwartą, czy piątą osobą w państwie i nie wiem, dlaczego nazywają go premier, a dzisiaj się dowiedziałem, że marszałek Senatu, który dużo może, jest trzecią osobą w państwie. Cały czas szukam tej pierwszej, druga, trzecia. No to znaczy się, że premier będzie czwartą w tym momencie, prawda? Albo dalej jeszcze. Spotykają się, proszę państwa, ze sobą. Spotykają się i radzą, nie zdając się na tym wszystkim. W jaki sposób nie wydawać za dużo pieniędzy podatnika, który i tak jest okradany przez to państwo na każdym kroku poprzez różne podatki, daniny, ZUS-y, SRUS-y, KRUS-y i te inne rzeczy. Nie wiem po co. Wszędzie na świecie i wszędzie w tych środowiskach, w których miałem kontakt dotyczących organizacji, dotyczących bezpieczeństwa, o takich decyzjach, no co, nie ma mojego, zaraz, ja widzę siebie, nie ma obrazu? Nie ma wizji? Dlaczego nie ma wizji, proszę państwa? No jest chyba wizja, zaraz, ktoś mówi, że nie ma wizji. Nie, ja się widzę. Ja się absolutnie widzę. Widzicie mnie? No. Nie, kto powiedział, że nie ma wizji? Jest wizja, proszę państwa. No przecież jestem cały czas w tym, no. I proszę państwa, tam decydują fachowcy, autentycznie fachowcy. O ochronie prezydenta Stanów Zjednoczonych nie decyduje żadna ustawa. Może jeszcze wpiszemy w konstytucję, kto ma latać państwowymi samolotami, kto ma latać na koszt podatnika i z kim i kiedy, proszę państwa. To jest jakaś totalna paranoja. Nie rozumiem, gdzie jest takie drugie państwo. O ochronie prezydenta Stanów Zjednoczonych decydują fachowcy, którzy często nie mają stopnia generała, bo oni dobrze o tym wiedzą. I oni się ich słuchają, proszę państwa. Człowiek, który jest w stanie, rządzi praktycznie światem, takim jak prezydent Stanów Zjednoczonych, wierzcie mi, bo widziałem to na własne oczy, jest jakby niewolnikiem własnej ochrony. On się ich słucha, bo on wie, że to są fachowcy, ale u nas nie. U nas po prostu wybrańcy narodu, głównie u tak zwanej ujemnym ilorazie inteligencji, spotykają się i piszą ustawę. I nic dziwnego, proszę państwa, że nastąpił Smoleńsk. Tak na dobrą sprawę. Bo jeśli oni będą lepiej się znali na przygotowaniu samolotu do lotu, na prowadzeniu tego samolotu, na bezpieczeństwie, na tym, gdzie trzeba szukać, ustawiać kamery, jak trzeba się ustawiać i tak dalej, to po cholerę, to rozwiążmy ten cały SOP. Nikt go nie zauważy, że go nie ma, bo to są policjanci na ogół. Rozwiążmy ten cały SOP i nie wydawajmy pieniędzy, proszę państwa. Przecież to jest coś strasznego, prawda? Przecież to jest coś strasznego. No wybrańcy narodu, panie Sylwester Pietraszak, ostatecznie ktoś na nich głosował i głosuje. I teraz jak słucham, jaki to wielki sukces władzy, niewładzy i tak dalej, że oni uchwalą jakąś ustawę dotyczącą przewozu samolotami największych, najważniejszych osób w państwie. O cholera, proszę państwa. Przecież to jest jakaś totalna paranoja.
Dobrze, że ja jestem tylko, znaczy ja już nie jestem w państwie, że ja jestem 30-paromilionowo którąś tam osobą w państwie i nie trzeba mnie wozić żadnym samolotem. Zresztą powiem szczerze, że tym ich samolotem, przy tym szanowaniu procedur i tak dalej, ja bym się bał lecieć po prostu, a rzadko czego się boję, proszę państwa. No. Armanda Drago, czy ma pan jakieś zdanie o śmierci boksera Dawida Kostyskiego Cygan? Nie, nie mam żadnego zdania. A tak poważnie, to proszę zobaczyć tytuł tej audycji, bo to będzie złośliwa audycja, jak cholera złośliwa. Chciałem jeszcze powiedzieć coś o tak zwanym kiszczakowaniu służb, termin sam wymyśliłem, kiszczakowanie służb, ale już nie będę taki złośliwy, chociaż mógłbym powiedzieć wiele rzeczy na ten temat. Otóż, proszę państwa, zacznę, ale zacznę nie od razu od tematu, bo jeszcze muszę jedno. Rzecz tutaj powiedzieć. Coś sobie zapisałem, ale tak bazgrze. Ale tak bazgrze, że aż... No dobrze, już wiem, co sobie zapisałem, proszę państwa. Otóż. Cześć, Krzysiu. I otóż, proszę państwa. Wszyscy zajmujemy się idiotyzmem. LGBT. LGBT, LGBT, wszystko mi jedno, TBLG, wszystko mi jedno, odmieniajcie to. I ja tego nie rozumiem. Skoro jest to naród, nasz naród, polski, obywatele polscy są tak silnej, mocnej wiary w 99,99%, to co nam ta mniejszość zaszkodzi? Argument, że w Szwecji nie zwracali uwagi, co mają, jest nietrafiony, ponieważ zanim w Szwecji nastąpił zalew tego, co jest, czy ta, powiedzmy, islamizacja, jak niektórzy mówią, to Szwecja od wielu, wielu lat, jakieś 30-40, podlegała zresztą ateizacji i sekularyzacji, w odróżnieniu od nas, proszę państwa. W odróżnieniu od nas. To jest temat zastępczy. To jest zasłona dymna, abyśmy nie rozmawiali o rzeczach, które naprawdę są ważne. A są ważne. A są ważne, proszę państwa. Naprawdę od początku mówię, że wszystkie strony to zaczynają wykorzystywać, ponieważ te afery, proszę państwa, idą wszystkie w poprzek. W poprzek sceny politycznej. Dotyczy to od Amber Goldu do skoków. Jest to zasłona dymna, żebyśmy my, Polacy, zajęli się czym? Czyli czym? Dyskusją na temat seksualności człowieka? Przecież to jest bez sensu. Zbigniew, tak? Przepraszam, a pan wychowuje? LGBT nam nie zaszkodzi, a zaszkodzi. To pan tak uważa? Nie ma pan zaufania do własnych dzieci? Bo ja mam zaufanie do swojego dziecka. Mojemu dziecku to serdecznie, powiem szczerze, zwisa i powiewa i go to w ogóle nie interesuje. Tak jak i wielu innych dzieci, bo oni wolą co innego robić i mają inne rozmowy. Jak się posłucha czasami tych dzieciaków przypadkiem, jak ktoś, drzwi są otwarte do drugiego pokoju i ktoś gra, no już dawno nie słyszałem, jak słuchałem, jak byłem w domu i słuchałem, jak mój syn rozmawia przez PlayStation czy przez różne czaty internetowe, grając w coś z kolegami, to tam są bardzo ciekawe rozmowy, również polityczne. Ale naprawdę ten temat nie jest ważny. Ten temat nie jest ważny, proszę państwa. Właśnie. I powiem Państwu po prostu, że jesteśmy wpuszczani w ten kanał, o niczym innym, wszyscy to kryją. Między innymi tytuł tej audycji. Oczywiście, że to jest o dziwnym samobójstwie boksera, prawda? Pana o pseudonimie Cygan. I to ma takie rzeczy kryje, i to wszystko to kryje. To są te afery nierozwiązane, tych, których jest dużo. Afer, proszę państwa. Tytuł się stąd wziął, że nagle nie wiadomo po co prokuratura wydaje jakieś dziwne orzeczenie, jakieś dziwne tego, bez sensu troszeczkę, nawet nie pytano o to, zamiast zgodzić się na powtórną sekcję. Prokuratura szybko się upiera, że to tak było, że tam ma rację i że to są ukąszenia owada. Tylko że w tekście protokołu z autopsji nie ma w ogóle, że to są ukąszenia owada. Więc ja nie będę Państwu tutaj też opowiadał tych szczegółów i tak dalej, ale ciekaw jestem, to już są adwokaci. Oczywiście abstrahuję od tego, że obawiam się, że
adwokat pan Giertych znalazł okazję do wykorzystania politycznego tego wszystkiego, ale proszę państwa, bardzo, ale proszę państwa, powinno być to, ale dobrze, niech nawet tak będzie. Niech nawet powiedziecie, bo nareszcie trzeba tę sprawę wyjaśnić. Ja mam tylko pytanie, gdzie był ten pan sam adwokat i ci adwokaci przy śmierci brata posła Chruszcza, to już powiedziałem nazwisko, przy śmierci posła Wójcikowskiego. Ja już nie mówię o tym, że koledzy z jego ówczesnego klubu, obecnie PSL, na który nie można głosować, proszę państwa, żaden Polak nie głosuje na PSL, nawet jakoś odpuścili tą sprawę i w ogóle ich to nie obchodzi, proszę państwa. I będę się dzisiaj wyzłośliwiał, tak, wyzłośliwiał się niesamowicie, ponieważ od razu widać, jak to jest idiotycznie robione. Trudno mi się nie zgodzić nawet z moimi przeciwnikami politycznymi, jakim niewątpliwie jest pan mecenas Kalisz, który był w tym, który jest zaskoczony, że o godzinie, koło godziny 20 prokuratura nagle wydaje, niepytana, nieproszona, mimo że to nie pada w ogóle, oświadczenie, w którym zaprzecza, jakoby pan Kostecki zeznawał, w swoich zeznaniach wymieniał któregokolwiek z polityków obecnie rządzącej partii w związku z aferą obyczajową na Podkarpaciu. Po cholerę takie oświadczenie. Tutaj Giertych miał absolutną rację. Chodzi o to, że zakwestionowała rodzina wyniki autopsji. Są dwa ślady po nakłuciach. Tak on uważa, sam to uważa. Nie ma tego opisanego również o tych nakłuciach owada. To się pojawia, to najdziwniejszy numer, że to się pojawia w komunikacie Ministerstwa Sprawiedliwości, ale nie ma w protokole z autopsji o tych nakłuciach owada. Więc tak jakby posłuchali, co napisał Czuchnowski i potem, przepraszam, pan Czuchnowski, co napisał, a potem od razu wymyślili ukłucia owada, więc to jest troszeczkę śmieszne. I po co to? Skoro nie mówił, no nikt o to nie pytał, bo również i prawnicy, i ja również, proszę państwa, nie przesądzam, czy to było morderstwo, czy to było samobójstwo. Ja mam swoje własne zdanie i osobiście mogę tylko powiedzieć, że prawdopodobieństwo morderstwa i upozorowanego samobójstwa sięga mi w tej chwili 80%. Ale jest te 20%, które się mogę mylić i to dopuszczam. Z tego, co się zorientowałem z wypowiedzi obu prawników, a więc pana Giertycha i pana Dibuła, postępują oczywiście rutynowo, to jest tak. Prokurator, który zauważył cosik, nie uczestniczył w sekcji. Nie ma zdjęć. Zarówno z oględzin, ze znalezienia i tak dalej, całej tej profesjonalnej rzeczy. Jest tylko komunikat, proszę państwa. Twierdzenie również, że nie było badań toksykologicznych, ale badania toksykologiczne nic tutaj nie dadzą, ponieważ niektóre środki zwiotczające, wy powiecie słynny Pawulon, ulatniają się bardzo szybko. Powiem to po sobie. Rzecz z czerwca, 2 czerwca, tak, miałem operację tutaj w Norwegii, o czym mówiłem wcześniej, widzieliście państwo, były zdjęcia. I zostałem również znieczulony pewnym środkiem zwiotczającym. Gdzie ja to postawiłem? Jest. Środkiem zwiotczającym, dość potężnie. Czy naprawdę można było zrobić ze mnie wszystko? A przypuszczam, że pan Kostecki był, ostatecznie był bokserem i to światowej klasy, więc był na pewno wysportowany, był na pewno silnym człowiekiem. Ale można było zrobić ze mną właśnie też wszystko po tym środku zwiotczającym. I jakieś 2 godziny po tej operacji pobrano mi krew do badania tylko po to, żeby sprawdzić, czy są we mnie jeszcze ślady tego środka zwiotczającego, ponieważ chciano mi dać inne lekarstwo, takie przeciwbólowe, które mogłoby wejść w niepożądaną interakcję z tym środkiem. Ja nie pamiętam nazwy tego środka znieczulającego, to taka ciężka nazwa jakaś, no coś w rodzaju jakiegoś epiduralu, czy coś tam, no nieważne, proszę państwa. I okazało się po 2 godzinach, proszę państwa, że nie ma, że ten środek się już całkowicie rozłożył, wykrył. Tak samo dzieje się również prawdopodobnie w przypadku osób, które nie żyją. Sprawa
dotycząca słynnych łowców skór, czyli tego pawulonu, który też szybko się ułatwia. Poza tym są jeszcze inne środki, których nie znam po prostu. Jeśli połączymy, i teraz poza tym, my nie wiemy, bo ktoś mi również napisał, że jakieś oświadczenie, żeby tu nie wylewać, bo on zeznał, powiedział wszystko, co wie. Nie wiem, czy powiedział wszystko, co wie, ponieważ my nie wiemy, nie znamy zeznań po prostu. Te zeznania są w prokuraturze. Efekt efekt tak szybkiej reakcji na ten temat, reakcji prokuratury, jest dla mnie efektem, to dementi jakby, jest dla mnie efektem, jest przeciwskuteczne i też budzi podejrzenia. Dlaczego się nie godzić na sekcję? Na sekcję, za którą zapłaci zresztą ktoś inny. To nie jest tak. To nie pierwszy raz, proszę Państwa. Jeśli na przykład to samo, wróćmy do tego, co mówiłem nie tak dawno na temat samobójstwa posła pana Chruszcza. Przepraszam tutaj, jeżeli ktoś słucha i rodziny i tak dalej. Na podstawie zdjęć, które dostałem, nieważne skąd, widzę wyraźnie, proszę Państwa, nie tylko ślady pobicia, ślady przypalania papierosami, człowieka, który na niezadzierzgniętej pętli wisi, który już prawdopodobnie nie żył, jak ewentualnie umierał, jak go wieszano, bo jego wieszano. Tam jest szereg różnych rzeczy. Autopsja nie zwróciła na to uwagi. Natychmiast zakwalifikowano to i to też prokurator jako samobójstwo. No więc co, ten prokurator nie widział? Ostatecznie są zdjęcia na ziemi spod tego słupa, po którym, znaleziono ciało i policja dokumentowała te zdjęcia. Dokumentowała to zdjęciami. Nie wiem, czy w aktach sprawy są, czy nie są te zdjęcia, tego nie wiem, ale to są autentyczne historie. Są również oceny patologów wskazujące wyraźnie na tych zdjęciach elementy, które nie mogły, uszkodzenia czy obrażenia wewnętrzne, które nie mogły powstać na skutek powieszenia, w wyniku samobójczej śmierci przez powieszenie, ale w wyniku ciężkiego pobicia na chwilę przed śmiercią, proszę Państwa. W związku z czym ta sama prokuratura teraz robi podobnie. Podobnie jest z tym słynnym Brunonem K. Tak mi się wydaje, że pan Brunon K., Brunon nieżyjącym już, jeśli by nie umarł, to mógłby zeznać, a spodziewał się apelacji, mógłby zeznać między innymi o ogromnej prowokacji, jakiej dokonano w stosunku do niego tylko po to, żeby mieć sukces, bo jeszcze raz powtarzam, ten facet nie powinien siedzieć. Tym bardziej, że doszły do mnie również informacje, że ten człowiek chciał wycofać się ze wszystkiego i nawet przygotował doniesienie na tą grupę, nie wiedząc zupełnie, z kim ma do czynienia, do ABW i przekazał. I to jest ciekawe. I to jest ciekawe. W tym momencie. Gdyby to zeznał, byłaby duża dość kompromitacja w polskich służbach specjalnych, bo część tych ludzi zajmuje nadal wysokie stanowiska w tych służbach. Więc zastanówmy się. Podobne samobójstwo, szybkie samobójstwo, było w przypadku pana Lepera, było w przypadku jeszcze parę osób. Bardzo dużo osób nagle popełniło samobójstwo związanych ze Smoleńskiem, czy szukających różnych rzeczy, szczególnie babrających się w procedurach, proszę Państwa. Tak jak ja. Przepraszam za wyrażenie, bo ja się babrzę w procedurach, a nie w tych technikaliach. I powiem wprost, proszę Państwa. I wyraźniej powiem wprost. Jeśli by obecny pan minister Kamiński, mający w pełni służb w Polsce, i swoją własną wizję służb specjalnych, które będą moim zdaniem służbami policyjnymi, jeśli chciałby to wszystko rozwiązać, to poleciałby w poprzek sceny politycznej, również w aferze podkarpackiej. Proszę Państwa, za poprzednich czasów, jak to było, opowiadał ludzie, bo tam też miałem jeszcze wtedy znajomych i mam nadal, chociaż się z nimi nie kontaktuję, nie będę mówił kto, na temat tego, co się działo na terenie delegatury w Rzeszowie, kiedy
panowie ubrani jechali na przesłuchanie zabierać posła Burego czy niektórych ludzi związanych z aferą podkarpacką, wykorzystając sytuację, że dostali nakaz prokuratorski, bo ten główny prokurator gdzieś pojechał, był na wakacjach i tak dalej, to już była paranoja. Ale nie zdążyli dojechać, bo jechała grupa uzbrojona w kominiarki policji, która ich wstrzymywała, bo ktoś już uprzedził te osoby. Co zeznał zmarły, co zeznał nasz samobójca w cudzysłowie, tego nie wiem. Nie potrafię powiedzieć. Ale najprawdopodobniej ze względu na swoją postać miał jednak pełną wiedzę, kto tam bywa, jak to bywa, a to jak łagodnie już ten obecna władza potraktowała, nie deportując tych ludzi z Polski, tych dwóch Ukraińców, o czym świadczy. Więc jakie materiały oni mają? Ja chciałbym tylko uprzedzić wszystkich rządzących i każdego, kto mnie słucha, że tego typu przybytki od dawien dawna są wspaniałym studiem nagrań. Przy dzisiejszych możliwościach techniki zarówno audio, jak i wideo, proszę Państwa, chodzenie tam, mając jakąkolwiek funkcję państwową czy sprawczą, jest samobójstwem. A niestety oni chodzą. Jeżeli mnie już rządzący nie wiedzą, bo nie wierzą, bo wiadomo, jak można wierzyć jakiemuś staremu SBK-owi, to niech sobie obejrzą film Tinto Brassa, chyba stary, pod tytułem Salon Kitty. Proszę bardzo, dowiecie się o tym. A poczytać o tym można, o Salonie Kitty, również we wspomnieniach Schellenberga. Wojtek Wygibas, właśnie. Gdzie jest notes, ten słynny, z tych, którzy ćpają? Gdzie są na przykład różne zapiski różnych dealerów wpuszczanych do domu poselskiego z różnego rodzaju używkami, o czym również byli oficerowie BOR-u, a część Straży Marszałkowskiej też plotkuje i można się o tym dowiedzieć. Nikt nie chce o tym pisać, proszę Państwa. Nikt. Wszyscy się boją. Tak samo jak się boją pisać prawdę o skoku, o taśmach, o Amber Goldzie, i o skokach, o tym wszystkim. Ci panowie od skoków, bo mnie tu, ja nie wiem, ja nie zajmowałem się tym i nie zajmuję. Posłuchałem to, co był tego pana Maciaka chyba, co oni mówią. Ci ludzie, widzę, chodzą po prostu. Dobrze, oni chodzą wszędzie, nigdy ich zesłucha. CSV, czy politycy aż tak głupi, że nie wiedzą, iż mogą być nagrywani? Ja stworzyłem takie pojęcie odwrotnego, ilorazu tak zwanej inteligencji odwrotnej, czy ujemnego ilorazu inteligencji, proszę Państwa. Sam pomysł ujemnego ilorazu to jest troszeczkę śmieszny w tym momencie, no nieważne. Już nie chcę mówić, że jeżeli jednostką inteligencji jest jeden wybraniec narodu, to zwykły kołek w płocie ma jakieś 8 tysięcy wybrańców, proszę Państwa, inteligencji. No weźmy zamiar, mówiąc prosto, miara inteligencji, nazwijmy to jeden wybraniec narodu, to jest miara inteligencji. I kołek w płocie ma jakieś 8 tysięcy wybrańców inteligencji, proszę Państwa. Tak to wygląda. Tak to wygląda i oczywiście możecie się na mnie obrazić, ale tak to w tej chwili wygląda. Nie. Oni po prostu są pewni siebie, dlatego że mają w ręku wszystko. Że potrafią, tak jak było w przypadku Arka Kraski, gdzie sędzia, który nawet jak najbardziej uczciwy sędzia musiałby wydać taki wyrok, ponieważ to było przygotowane od początku, bo wszędzie mieli swoich ludzi. Tak samo jest i tutaj. Proszę bardzo, jest prokurator, który jak nawet się tego, to się nie dopuści. Mamy policję, mamy różne historie. Zawsze będą ludzie, którzy to zamiotą pod dywan, proszę Państwa. I to są problemy, o którym mówię. To są problemy, a nie jakieś cholerne LGBT, które po prostu, na które nikt by nie zwrócił uwagi, gdyby nie to, gdyby nie odpowiednio inspirowane reakcje ze wszystkich stron. Jeżeli jest obraza jakiejś moralności czy obraza uczuć, to do tego jest prokurator, niech ściga, niech się czymś w końcu zajmie, a nie polityką po prostu. I tak dalej, proszę Państwa. Powiem wprost. To nie jest problem. To naprawdę nie jest problem. Ja czuję się dość mocny w tym momencie, jeżeli chodzi o moją konserwatywne poglądy. I mnie nie zaszkodzi. Ja mogę z tymi ludźmi rozmawiać.
Tak samo inni, nie ma co tutaj napuszczać. Poza tym, tak na marginesie, mam taką jeszcze jedno pytanie tutaj do PiSu. Czy tam jest jakiś inteligentny człowiek, który by doradzał panu prezesowi? Ponieważ to pytanie na temat właśnie o zakazania marszów równości i tak dalej, to pytanie, które, na które dzisiaj i to, co dzisiaj międlone jest od wczoraj właściwie przez całą telewizję, prasę opozycyjną, co pan prezes niby prywatnie poza auto tego powiedział, odpowiedział na pytanie, jest czystą prowokacją. I może ktoś by wytłumaczył, że nie każda staruszka w mochorowym berecie jest rzeczywiście staruszką w mochorowym berecie, bo ona może wykonywać funkcję staruszki w mochorowym berecie, proszę państwa. Ja nie wiem, czy taki wielki specjalista od służb specjalnych, jak nasz nowy minister, wspaniały, który się zna na tym wszystkim, najwspanialej, jest w stanie to wyjaśnić po prostu, bo jak widzę, pan prezes nie tylko, że nie ma ochrony kontrwywiadowczej, ale nawet nie ma kogoś, kto by naprawdę doradzał, że na pewne pytania nie należy odpowiadać, albo nagrywane może być wszystko. Zauważcie, jak to wszystko pięknie zostało szybko, ładnie, wyraźnie nagrane. Tak jest to wyraźnie nagrane, że nawet te napisy mające udawać, że nagranie było przypadkowe. Nagranie było przypadkowe, prawda? To przeszkadzają. To proszę również zauważyć, że skoro że twierdzenie, bo pan prezes chodzi tylko wśród ludzi sobie przychylnych i otoczony jest tłumem sobie przychylnych ludzi, i że to z tego jemu przychylnych ludzi wydostało się szybciutko do prasy, to oznacza, że któraś ze staruszek. Że ktoś tam został skierowany do bycia staruszką w mocherowym berecie, prawda? Rozumiecie Państwo, o czym ja mówię? No właśnie. Ale oni nie chcą rozmawiać, Sebastian. Nieważny jest temat protestu, tam uczestniczą ci sami ludzie, kod konstytucja. Tak, ale to jest mniejszość, proszę Państwa. Po cholerę się w to wdawać. Przecież. To jest, jak se przejdą, pójdą, nikt nie zauważy, proszę państwa. Równie dobrze mogą, wiecie państwo, to jest na tej zasadzie, że według polskiego prawa potrzeba mi 15 osób, żeby założyć kościół. Co zresztą z punktu widzenia podatkowego i finansów byłoby bardzo dobre. Więc kto wie, może jakiś kościół wymyślę i założę dla zabawy, bo tak to po prostu wygląda. O. Dziś policja znów mnie 2 godziny trzymała za Poland od Poli. Nie rozumiem. No ja nie rozumiem, Krzysiu, ale o tym będziemy mówili po prostu. Właśnie. I potem te tłumaczenia. Nie pisze się już nic. Żeby, nawet jeśli to, co mówię, to są tylko plotki, to czy tam nie myślą w tym ministerstwie, że każde dementi w tym momencie wzmaga i tak podejrzliwość społeczeństwa, które dzięki różnego rodzaju bronionym jak nie wiem co, i chowanym tajnym aneksom, hakami, materiałami, pełne plotek, teorii i tak dalej, a przede wszystkim po Smoleńsku, każde z tych dementi będzie traktowane jako potwierdzenie, że coś w tym jest. A jeśli jest, no to cóż, proszę państwa, jeśli jest, ja powiedziałem, ja nie dokonałem nigdy żadnego przestępstwa, nie pobiłem nikogo, nie zabiłem, mimo że pracowałem w służbie bezpieczeństwa, nikogo przypuszczam, że. Nie przesłuchiwałem, nie torturowałem, bo pracowałem w wywiadzie, ale wziąłem na klatę również odium, jakie dawał Departament Czwarty czy Trzeci. Czyli siłą rzeczy, ten odium tych morderstw spadł na mnie, wziąłem to na klatę. Niestety tak to jest. I oni też powinni, moim zdaniem, powinni, jeżeli coś idzie w poprzek, jeżeli rozliczamy wszystkich, to rozliczamy wszystkich. I nie bronimy się, że oni latali więcej, dalej, dłużej, za więcej pieniędzy. Nie, bo myśmy w 2015 roku mówili, że my nie będziemy latać za cudze pieniądze. Cudze, czyli nasze i moje, prawda? No właśnie, proszę państwa. A swoją drogą, jak patrzę na to, co się dzieje, jak patrzę na to, co się dzieje i na tą aferę podkarpacką i na to wszystko, no to ciekawych kolegów będzie pan miał Kukiz w partii, do której wstąpił, czyli do PSL, a nie on nie wstąpił, no ale będzie na ich listach jako PSL. Właśnie. KS, ja wiem, że pan ma zafiksowany jest na tym, ale proszę posłuchać, co ja mówię. Mnie nie interesują te pana wymysły pseudoekonomiczne. Mam to gdzieś po prostu. To są o wiele ważniejsze sprawy.
Takich rzeczy mamy wiele, proszę Państwa. I powinniśmy właściwie wszyscy w tej chwili zacząć prosić jednak i naciskać na władzę. Nieważne, czy to pisze redaktor Czuchnowski, który o mnie też się źle wypowiadał chyba w ogóle, bo i tak dalej. Nawet nie wiem, czy, ale chyba tak on. Czy to pisze, no nawet tak, w Newsweeku się chyba bardzo źle o mnie wypowiadał. Czy to robi redaktor inny, czy inny. Ale to jest potrzebne, żeby to jednak robić, żeby to nie zamieść pod dywan. Wszystkie strony są w tym umoczone, proszę Państwa. Jestem tego pewien. Tak to działa. Tyle lat działalności. To, co mi Rzeszowa opowiadali, że jak przyszedł PiS, to mój kolega mówi, puchaj Piotrek, nareszcie, w końcu dorwiemy tego burego. Po 3 miesiącach zadzwonił, słuchaj, nie możemy, mamy tutaj chodzić, łapać jakichś dziwnych złomiarzy, jakichś aferzystów VAT-owskich, ale jego nie możemy. Nie wiem, co się dzieje, ktoś to ostro wstrzymuje. Potem rzeczywiście kogoś wsadzono, teoretycznie wsadzono, bo oni, z tego co wiem, chodzą po ulicach Rzeszowa sobie w tej są wspaniali i jeszcze grożą, proszę Państwa, grożą. Ja wiem, że to, co ja mówię, to jest po prostu kolejna gwóźdź do mojej trumny, ale trudno, będę to mówił, proszę Państwa. Będę to mówił. Bo przypuszczam, że takich śmierci będzie więcej. Jeszcze się znajdzie, bo zaczyna powoli wszystko wychodzić. Bo widzę, że pewien stan osiągnął masę krytyczną. I nie da się tego tak łatwo zapchać. Ja cały czas czekam na ten raport Komisji Smoleńskiej. Ale czekam na procedury również. Tych procedur tam nie będzie. I tak jak tu w tym przypadku usłyszycie Państwo pewnie jak jakiś dwóch patologów, których jeden będzie mówił jedno, drugi będzie mówił drugie i tak dalej, będą się przerzucać, czy to tarantula, czy nie tarantula, jak to wygląda. Tak jak w przypadku pana Brunona K. już prawdopodobnie nie będzie drugiej sekcji, a szkoda, bo może można byłoby wykazać, że wstrzyknięcie powietrza gdzieś tam, nie wiem co on miał z kolei na ciele, powoduje również pewnego rodzaju udar. A proszę mi wierzyć, że to nie jest tak, że tylko jedna strona ma tego mordercę. Jak ja bym Państwu, wiecie co, niektórzy, a to wiadomo, że byli młodzi, ja pamiętam, żeśmy często pracowali razem w 90-tych latach. Wiecie, czym ci Państwo panowie byli zainteresowani? Nazwisk nie będę wymieniał. Niektóre są bardzo znane. Na przykład byli strasznie zainteresowani, jakie SB tortury stosowało. I czy na przykład wyrywaliśmy paznokcie i tak dalej, jak to się robi. I to nie dlatego z punktu widzenia historycznego. Oni byli tym zafascynowani. Oni by, nie mówiąc już o tym, że jednym z podstawowych zadań było już po nowości było na przykład sprawdzenie i co to znaczy, jak wyglądają, jak się robi, jak można się przeszkolić w procedurach przesłuchiwań specjalnych. To tak jest, proszę Państwa. Niestety. Mareczek 78, ale ja nie rozumiem. A, już wiem, o czym pan mówi o tym. Coraz bardziej, no teraz państwo dyskutują zupełnie o czym innym. Coraz bardziej zresztą uważam, że jeśli, proszę państwa, my jako ludzie, jako obywatele odpuścimy to wszystko, to przegramy. To zaraz będzie pan Falenta, zaraz będzie następny, bo czekają w kolejce. Bo kto ma te taśmy, no to ja już nie chcę się domyślać, ale ktoś ma, proszę Państwa. Naprawdę ktoś ma. A wszystkim miłośnikom Kremla i Rosji, ci, którzy mi tu piszą i mówią, że ja jestem proamerykański, proponuję, żeby przeczytali sobie o tym wybuchu znowu, bo znowu jest tak jak w Czernobylu, a ja to pamiętam. Gdyby nie Zachód i gdyby nie na przykład Wolna Europa i nasłuchy z Wolnej Europy, nikt by się nie dowiedział, że był wybuch w Czernobylu. Rosjanie znowu robią, Kreml robi tak samo te eksperymenty. Tym bardziej, że w tych aferach wszystkich, to w tych wszystkich aferach, proszę Państwa, jest również niestety ogromny ładunek wręcz pedofilii, proszę Państwa, ponieważ ten Herenwolk ma różne dziwne skłonności. A ciekawe, bo przy takiej samej aferze na ogromną skalę, jak wiemy, dziwnym sposób popełnił samobójstwo pan Epstein, prawda? Ten, którego wszyscy już prasa ciekawa była, jego zapisków. Jego listy nazwisk, jego klientów, proszę Państwa.
jeżeli będziemy się bać, Grzegorz Bakuła to chyba u pana, bo ja nie wiem, wie pan, dla mnie zawsze kiejkuty kojarzyły się ze szkołą, przynajmniej tak jak ja kończyłem szkołą, jednak pewnego rodzaju intelektualnych rzeczy, proszę państwa. Bo wywiad jest sprawą intelektu. Prawda? Natomiast to, co pan pisze, to jest takie dzisiejsze pojęcie wywiadu, po prostu pojęcie zamówców. No i zamówcy niestety rządzą. Więc dziwię się, co pan tutaj pisze. No niestety, widać wyraźnie, proszę państwa, że źle się dzieje w państwie duńskim. No, dzisiaj mi Hamlet coś, Hamlet i Szekspir w ogóle mi się chodził, bo też napisałem, to jest taki fragment, że piekło jest puste, a diabły są tutaj, prawda? To jest cytat z Burzy Szekspira, jakby ktoś się pytał. Właśnie. Dobrze. Co mamy jeszcze jedno? Co ja tu jeszcze miałem? No nie wiem. Na razie mogę powiedzieć tyle, bo w każdym razie ja będę obserwował i starał się dowiedzieć coś o tej sprawie. No. Panie Piotrze, proszę powiedzieć, są intelektualne tortury służb, Krzysztof K. Oj, tak, 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 proszę pana. Strasznie, intelektualną torturą służb jest, jak się posłucha jakiegoś polityka. Pójdzie człowiek i polityk przyjdzie i zacznie się mądrzeć. Powiem szczerze. To jest siedzieć 45 minut na wykładzie jakiegokolwiek ministra i słuchać takiego głupot, to naprawdę jest ciężka tortura intelektualna. Proszę mi wierzyć. W wielu wypadkach. A co z zniszczonymi celowo i świadomie ludźmi przez urzędy kontroli skarbowej, czy ktoś się o nich upomni? Elo Harks, to jest następna sprawa. Ludzi można wykańczać w różny sposób, wykańczać, proszę państwa. Ale ja mówię w tej chwili o tym najgorszej rzeczy, jaką jest w tym momencie. Cały czas powtarzam, jeżeli się przypatrzymy na sprawę posła, brata posła Chruszcza, jeżeli przyjmiemy tą wersję, że był to sygnał dla samego posła, by przestał zajmować się niektórymi historiami, sprawami, między innymi podobnymi do tego, do tych rzeczy, no to jesteśmy w domu. To wiemy, z kim mamy do czynienia, proszę państwa. Ale cóż, do czego ja chcę, proszę państwa? No przecież wiadomo, wraku nie dostaniemy, o tym ambasador wyraźnie powiedział, że oddają nam wrak dopiero wtedy, jak... O właśnie, proszę państwa, ten ambasador Rosji w Polsce powiedział, że oddadzą nam wrak dopiero wtedy, jak my przyjmiemy ich wersję. Bardzo fajnie, to było wiadomo od początku, tylko po cholerę za kilkaset tysięcy była ta wycieczka prokuratorów tam na to miejsce, żeby obejrzeć to, co oni uznają za wrak. Ci Rosjanie pokażą im jako wrak. Proszę państwa, no to naprawdę jest dla mnie ciekawe, po cholerę, zamiast się procedurami. Tak, ale gdyby się naprawdę zajęli procedurami, to oprócz Arabskiego na ławce oskarżonych byłby zarówno Tusk, jak i ówczesny minister spraw wewnętrznych, jak i ówczesny minister obrony narodowej, szef BOR-u, ale także dwóch prominentnych pracowników kancelarii prezydenta, którzy dzisiaj zajmują ogromne, o bardzo prominentne, bardzo wysokie stanowiska, proszę państwa. No więc mówiąc to, czy ja jestem, więc proszę pana, proszę państwa, mówiąc to, czy ja jestem normalny, nie, nie jestem normalny, dlatego spotka mnie kara, więc pobiją mnie chuligani, dostanę zawału serca i tak dalej, czy różne rzeczy. Także to wiem. I dlatego może nikt nie chce tego zrobić. No. Pan mówi o pułkowniku Tobiaszu Krzysztofka, który miał zeznawać w procesie komorowskim, że ta sama dwunożna ten. No może. Zresztą, proszę państwa, no mało kto wie na przykład, że dwie osoby, które bezpośrednio nadzorowali Wałęsę w Betce, dwie osoby, w dziwnych sytuacjach popełnili samobójstwo. Jedna z nich w 97 albo 8 roku w Łopie w sobotę strzeliła sobie w głowę, ale tak sobie strzeliła, że umarła z upływu krwi, wrzeszcząc na całą delegaturę i nikt tego oczywiście nie słyszał. A drugi jakieś 2 lata temu powiesił się na działce pod Warszawą, nagle, nie wiadomo skąd, więc to są też ciekawe rzeczy, prawda? No. Panie Piotrze, czy łatka rosyjskiego agenta równa się łatce? Nie rozumiem, panie Filipie, o czym pan mówi? O czym pan myśli? Pan myśli o tym, co ja mówię, a nie o tym, co pan sobie myśli. Przepraszam bardzo. No. Piekło jest puste, bo diabły są tutaj. Nie, nie. To jest dokładny cytat, proszę państwa. To jest cytat Szekspira. Może go powiem swoją marną angielszczyzną, przecież ja nie znam angielskiego. Hell is empty and all the devils are here. Tak napisał Szekspir w Burzy. Właśnie.
O właśnie. Jest jeszcze jedno, to już jest z Juliusza Cezara. Popatrzcie na Kasjusza, jaki on ma głodny, jak wygląda na wygłodniałego i strasznie chudego. Myśli za dużo. A tacy ludzie są niebezpieczni, proszę Państwa. To też napisał Szekspir. Właśnie. Coś mnie ktoś tutaj coś mówi. A, co napisał pan, właśnie tutaj mi ktoś podrzucił Twittera od pana Giertycha, bo ja sam Twittera nie mam, ale mam kogoś, kto mi je podrzuca. Także wszędzie go, w serwisie wywiadu ma wszędzie swoich ludzi, nawet na Twitterze, proszę Państwa. Co prawda nie w tej, ale ma. No tylko mi to idzie, jakby chciało, a nie mogło, nie wiem, dobrze. Także widzicie Państwo. Jeżeli chcecie zadawać pytania, to zadajcie pytanie, ja wrócę do tego Twittera. Jak pan myśli, czy... Stefan Bolec, ja bym tak nie przesądzał, nie można tak mówić, więc nie powiem tego, proszę Państwa. Malinda, generalizacja jest właściwa dla komuny. No. Także jakby to powiedzieć, nie wiem, ja przypuszczam i jestem tutaj i po tym, co się dzieje, i po tym, co widzę. Michałen, nie, ja nie mówię o tym. No. Ja o nikim nie mówię, ja nikogo nie wymieniam. Jeżeli chodzi, proszę Państwa, o to, chciałem to po prostu, bo ja uważam, że nikt nie podejmie żadnych. O, dzisiejsza decyzja prokuratury odmawiającej ponownej sekcji D. Kosteckiego jest zaprzeczeniem najistotniejszej funkcji organów ścigania. Jeśli w sprawie o zabójstwo, nawet ewentualne, nie można liczyć na normalną współpracę z prokuraturą, to mamy zapaść wymiaru sprawiedliwości. Napisał Giertych. Giertych robi z tego politykę, no ale trudno. Trzeba czasami to również wykorzystać. W tym momencie ma rację. Szkoda tylko, że taki, że na przykład przy ewidentnym, dziwnym wypadku posła Wójcikowskiego, który też miał różne rzeczy z Podkarpaciem związanym i nie tylko. I też jakoś wszystko zamieciono pod dywan. Nic się nie dzieje, prawda? Zwykły wypadek. To samo z bratem posła Chruszcza. Zwykłe samobójstwo, prawda? Właśnie. Szekspir napisał Maszeruj albo gin? No, niech będzie. No. Najlepsze samobójstwo. No nie, no oczywiście, ja już nie mówię o tych starszych sprawach, ale generalnie, proszę Państwa, kluczem do tego wszystkiego jest jednak, bo po Smoleńsku nauczymy się naprawdę osądzać urzędników i wyciągać konsekwencje. Ja nie przesądzam, czy był to zamach, czy nie był to zamach. I to mówiłem, ale niewątpliwie były tam częściowo intencjonalne łamania wszelkich możliwych procedur, jakie są w przygotowaniu tej wizyty. W związku z czym winni, mający odpowiedzialni za to, winni, którzy później kłamali publicznie, powinni zostać pociągnięci do odpowiedzialności. Powinni, proszę Państwa, bo każdy, tak jak lekarz, który popełni błąd, tak jak kierowca, który... łamiąc wszystkie przepisy ruchu drogowego, dokona, no chyba, że nazywa się najszczup, to wtedy nie popełni żadnego przestępstwa, prawda? No ale nakładamy, że nazywa się taki, jak ja, zwykły Kowalski. No się nazywa Wroński, ale niech będzie, że Kowalski, prawda? Tak samo i oni. Tak samo i oni, proszę Państwa. Więc, panie Piotrze, powinniśmy dać sobie spokój z tym niby wrakiem, bo czy to ten sam wrak, to nie jest chyba takie pewne. Oczywiście, że tak, Dariusz Chromień, szkoda pieniędzy na to. Ja powiedziałem, przez to, co ja mówię, przez te procedury, proszę Państwa, dojdziemy naprawdę również do tego, czy był to zamach, czy to nie był zamach. Ja Państwu ujawniłem pewne rzeczy, pokazywałem pewne rzeczy. Są dwie KHT na ten temat i cały czas mówię, tylko niestety, to jest również powód, dla którego ja, no cóż, no spodziewam się jak najgorszych rzeczy w stosunku do siebie, ponieważ dwie osoby, które ruszam ewidentnie, są kryte. Do tego, jeżeli dodamy jeszcze paru prokuratorów, które są związani, tych, którzy na przykład podpisali decyzję o zamknięciu śledztwa, kwalifikując samobójstwo człowieka, który ma świeże ślady przypalania papierosem. Nie pokażę Państwu tych zdjęć, również szanując rodzinę. Nie pokażę Państwu tych zdjęć, ale proszę mi wierzyć, mam te zdjęcia. I one tutaj są. I są ludzie, którzy potwierdzą pod pseudonimami, jeżeli mnie oglądają, niech potwierdzą tutaj, że je rzeczywiście mam i rzeczywiście przeanalizowałem. Jeśli to, nie dziwmy się, że ewidentnie, podobna zresztą sytuacja z tak zwaną sekcją i tak zwaną tym wszystkim jest w sprawie śmierci pani Magdy Żuk. Z tego, co ja nieoficjalnie słyszałem, nie wiem, czy to prawda, czy nieprawda, ta osoba chciała ode mnie 50 tysięcy, to była osoba, która
No, no może ona chciała to na wódkę te 50 tysięcy. No prawdopodobnie tak, bo wykonywała niezbyt taką robotę, a jaka. No trudno. To nieciekawa praca, którą wykonywała, ale jak opisała stan zwłok i obrażeń, to dziwię się, że to w protokole sekcji zwłok się nie znalazło. No niestety. Sprawą się nie zajmuję, ponieważ rodzina nie chce i nikt nie chce. CSV, ja też nie popełniłem samobójstwa. Ale niektórzy umierają. No, zdarza się również. Zgadza się. Hell is empty and all the devils are here. To jest burza, the tempest. Czasami sobie warto poczytać Szekspira, proszę Państwa. Ja zresztą, jak Państwo widzą, lubię sobie czytać różne dziwne rzeczy i mówić różne rzeczy. Mareczek, za komuny mieliśmy... No tak, teraz... No, oczywiście. No. Znaczy, nawet nie chcę tego komentować. Panie Piotrze, na naszych oczach Matkola przewracają krwawe wendety, a my takie ciecie patrzymy, na to nic nie mogą zrobić, tylko sobie opowiadać. Moim zdaniem potrzebny jako naród dostęp do broni. O, nikt państwu nie da dostępu do broni w Europie. Jakżeby to? Ta władza by się strasznie przestraszyła. No widzicie państwo, teraz oglądam. Bardzo ciekawy tu jest ten temat, ale to, że to nagranie wyciekło, pytanie moim zdaniem jest prowokacją ewidentnie sterowaną. Pan prezes nie mógł inaczej odpowiedzieć, musiał tak odpowiedzieć, jak odpowiedział i tak robi to luźnie, to jednak to, że to nagranie wyciekło w ogóle, to jest, proszę Państwa, to powiedziałem, PiS niech szuka, niech nie nazywa mnie wrogiem, ale niech szuka wrogów w swoich własnych szeregach. No. No. Panie Piotrze, dzisiaj bezdomny starszy pan, którego spotkałem na przystanku, podzielił się tematem, że tu broni zła. 5 lat temu jego znajomy Ukrainiec handlował kałachami na bazarze koło Barymontu. Tak, proszę pana. A Fausta Goethego pan trawi, Greenson. O Boże, kochany, nie wiem, co to za pytanie. Jam jest tej siły cząstką drobną, która wiecznie zła pragnąc, wieczne czyni dobro, prawda? No na przykład. Motto mistrza Małgorzaty. Uwielbiam Fausta. Lubię Goethego. Dobrze, czy ktoś z Państwa... Są służby, które na całym świecie wykonują działania samomorderstwa dla różnych krajów polityków. Marzena Kramer, są takie służby? Nie wiem, ja nie słyszałem, nie proszę Państwa. Tego typu rzeczy wykonują określeni ludzie, określone służby za pomocą cudzymi rękoma, proszę Państwa. Naprawdę cudzymi rękoma. Bardzo często tak się wydaje. Nawet sobie nie zdajecie sprawy, jak to naprawdę może wyglądać, proszę Państwa. Ale cóż... Spodziewam się też, że teraz nam będzie zbiorowy atak na mnie po tym, co powiedziałem, bo naprawdę uważam, że sprawa podkarpacka jest o wiele ważniejsza od sprawy afera podkarpacka, bo nie ze względu na to, że tam są nie tylko duże pieniądze, ale również osoby z pierwszych stron gazet zaangażowane najprawdopodobniej. I mamy tu morderstwo, będzie o wiele lepsze, większe od Amber Gold po prostu. Jest o wiele większe od Amber Gold, który się skończy niczym, o ile wiem, zupełnie niczym. Poczekamy na ten słynny raport, zobaczymy, co będzie. Jego, dlaczego pan, a jak mam dbać o siebie? Gdzie, za co ja mam dbać o siebie? Ja, proszę państwa, jestem w sytuacji w tej chwili praktycznie więźnia. Gdzie indziej, ale jestem. No. Czy na zakończenie egzaminów do służb w Polsce trzeba było wybić szklankę wódki? Aneto D. W Polsce nie ma egzaminów do służb. Służby specjalne to nie jest policja, to nie jest CBA, to jest wywiad i kontrwywiad tylko w tej mojej typologii i to jest poważne. I tam naprawdę liczyła się kiedyś inteligencja. Prawdziwa, a nie odwrotna. Trudno sobie wyobrazić takie upozorowane samobójstwo przy kilku współwięźniach, dużo osób plątanych, chyba że nikt nie będzie sprawy drążył. Adlu, to oczywiście, ale takie rzeczy się działały. Ja przypomnę pana Olewnika, gdzie w tle też jest coś ciekawego związanego z mafią, gdzie też nagle dwie osoby, ale wtedy minister Świąkalski podał się do dymisji, a teraz? Nie ma winnych. Mamy za to oświadczenie prokuratury, jako ona jest niewinna. Tym bardziej, że był Szychon. No właśnie, dodajmy jeszcze dalszą rzecz. Dalej. Adam Wanot, nie, ja będę mówił o polityce, bo ta audycja, bo ostatnio ona jeszcze będzie. Jeszcze będę takie audycje robił, ale na razie mówię o tym. Pytanie, czy służby obcych krajów mieszają się w nasze sprawy takie właśnie te ciche? Milan Mexico, no przepraszam, czy pan, ale chyba, że same. Tak się składa, że każde służby obcego kraju zawsze będą pracować na terenie innego kraju cicho, bo działają wbrew prawu tego kraju. Jako człowiek z kontrwywiadu mogę to wyraźnie powiedzieć w tym momencie.
Jako szpieg też łamałem prawa innego kraju, a jako zwalczacz, jak ten, co zwalczał szpiegów, łapałem takich jak ja. Proste. Także znam życie z obu stron lady po prostu. Czy polskim głowom państwa PL nie przydałoby się coś na wzór Federalnej Służby Ochrony? W Rosji to funkcjonuje, to boru... Nie, 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 Filip Koszewa, już przestańmy eksperymentować. Trzeba po prostu ludzi wykształconych. Panie Piotrze, czy czekamy, aż służby się połapią, że są robione w bambuko? Da, panie Dariuszu, czy one się połapią? One się w niczym nie połapią. Jeżeli dopuszcza się do sytuacji, proszę państwa, dwa lata temu ja pogoniłem takiego, mówiłem, było taki, jest taki, były policja, nie będę wymieniał nazwiska, Andrzej, łamane przez Joanna, ostatnio były artykuły. Jakieś dwa lata temu usiłował mnie z nim spiknąć ktoś, notabene, którego nazywam doktorem od olówków, który przecież był w pewnym momencie jednym z doradców głównych w służbach Polsce. Oto on radził, że takich jak ja, esbeków, to trzeba raz na miesiąc zamykać na 48 godzin, a raz na tydzień robić przeszukanie w domu po prostu. To jego słowa. I on właśnie tym facetem i taki człowiek. Aha, i ja jeszcze dwa lata temu dostałem nagle wezwanie na policję jako świadek. Ciekawe to jest, ale rzeczywiście jako świadek, no i ten policjant mi pokazywał to, widziałem tą sprawę całą, może i powinien, nie powinienem, ale te zeznania, jakie tam nazwiska były zamieszane, wyłudzenie od Ministerstwa Sprawiedliwości różne, to jeszcze było za czasów PO oczywiście, za czasów PO, ale teraz on nadal funkcjonuje, mimo że od 2014 roku już wszczęto przeciwko niemu śledztwo. Następna to jest słynna JOSOP, którą też pogoniłem, którą chciałem zaprosić do Realu, ale ona się zaczęła bać. Powiedziałem dokładnie, co to jest, uprzedziłem, kogo ona udaje, jak nabiera byłych wojskowych, chodzi po środowisku gromu, nawet to sprawdzałem. Część się od niej odsunęła. Jest dziennikarz z Poznania, którym będąc na telefon, kiedy usiłowała go naciągnąć pod jakimś dziwnym nazwiskiem, innym dowodem twierdząc, że ma dwie tożsamości, bo jest z ABW, w jakąś dziwną fundację i myśmy na telefonie byli, rozmawiali wtedy i za pomocą paru pytań zneutralizowaliśmy ją zupełnie. I teraz nagle się tym ABW zainteresowało, że ktoś działa i podaje się za nich, prawda? A najlepszy numer, że ona, że jakby tak poszukali w tych, to ona prawdopodobnie została zarejestrowana jako źródło i wykorzystała to. Więc takie służby, one się robią w bambuko. To są zwykłe sprawy, ale ile takich rzeczy jest? No. Bartoszka, panie Piotrze, czy zaboru Janickiego służby nie były bardziej fikcją? Nie, nie, nie były. Powiem jedną rzecz. Nie mówię o odstąpieniu od procedur, bo na przykład pirotechnik, to, że nie ma protokołu, to już jest kwestia zupełnie inna, ale fachowcy byli. Natomiast to, co zrobiono w tej chwili, to nabrano młodych, nabrano policjantów, którzy naprawdę nie wiedzą. Nawet żeby być dobrym borowcem, dobrym ochroniarzem, trzeba naprawdę się nieźle szkolić i długo szkolić. To każdy borowiec powie on ten temat. Czy sądzi pan, że strzelanie w USA to jedna wielka prowokacja, która ma na celu odbieranie broni białym Amerykanom? Rafał Wojnowski, ja wiem, że wszystko, co na świecie złe, to Amerykanie i prawdopodobnie Czernobyl też zrobili Amerykanie. Ja już usłyszałem, że Amerykanie doprowadzili do wojny światowej tylko po to, żeby zarobić, a nie zbombardowali Rosjan tylko dlatego, że się Rothschild dogadał ze Stalinem, że mu pieniądze będą stamtąd lecieć. To takie bzdury to już są. To już bez przesady, proszę pana, bez przesady. To nie o to chodzi. To jest po prostu u nich też w pewnym momencie długoletnia polityka, która teraz jest zmiana tej polityki ewidentne, tak jak i w Polsce, powiada, że niektórym po prostu siadają hamulce. Wiecie państwo, tak jak nie można dostać nigdzie statystyki samobójstw w Polsce, nie można, to jest jakoś dziwnie skryte i nikt tego nie bada, to tak samo nie ma żadnego opracowania na temat stanu zdrowia psychicznego społeczeństwa polskiego. To jest problem i to warto by się przy tym zbadać, ale właśnie. No, sorry, że tak sobie tutaj gadam, ale coś muszę, prawda? Mógłbym nie robić dzisiaj tej audycji. Może tylko coś zrobimy o JFK. No dobrze, zrobimy coś o JFK. No. Panie Piotrze, to służby działające dla prezydentów i innych, które robią międzynarodową politykę? Nie, 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 masz ani marzeno. No jakie? Każda służba specjalna, jak wywiad, robi politykę międzynarodowo. Powiedziałem, są trzy wywiady totalne na świecie, a reszta to są punktowe, łącznie z izraelskim, który jest punktowym wywiadem. Te trzy totalne to są Stany Zjednoczone, Rosja i Chiny. Przy czym Chiny nastawione są na co innego, ale nie wykorzystują inne środki w tej chwili. Te same środki. Natomiast Rosjanie i Amerykanie wszystko i wszystkich szpiegują normalnie. Więc dajcie spokój.
Czy adwokaci rodziny mają prawo przesłuchać wspomnienia strażników w Adlu? Nie wiem, to, ale nie wiem to, jeżeli ktoś jest prawnikiem, prawdopodobnie tak, bo jeżeli będzie oskarżycielami posiłkowymi, nie wiem, kto tutaj decyduje w tym momencie. Tutaj pan mecenas Giertych mówił o jednej sprawie, a nie drugiej, i o tej konkretnej sprawie, i o konkretnych procedurach. Nie wiem, po prostu nie wiem. Nie potrafię państwu powiedzieć, ja nie jestem prawnikiem. Uważam, że tak. Uważam zresztą, że powinien mieć dostęp do pełnych materiałów śledztwa, ale niestety jest bardzo często tak, że w Polsce, że prokuratura wzywa człowieka najpierw, i to za pośrednictwem policji, jako świadka, wiedząc dobrze, że jest się podejrzanym. Świadka tylko dlatego, żeby człowiek, to jest wbrew w ogóle wszelkim przepisom, to oni tacy sprytni są, trochę tacy sprytni są jak Departament III i IV razem wzięty, proszę państwa. Ale cóż, mamy żądać od prokuratury rządzonej przez ludzi, którzy własne zemsty stawiają ponad dobro. No właśnie. Panie Piotrze, ile osób powinien zaufać, gdy afera z kołu zacznie zagrażać ważną osobą, które były w to umoczone? Ha, to pan mnie nie pyta o to. Ja naprawdę nie wiem. Ja przypuszczam, że jakby ktoś tak naprawdę chciał zrobić jakąkolwiek... No dobrze, no to by na przykład musiało wyjść pewna prywatna plantacja marihuany, do której nie ma wstępu policja, dla pewnego wysoko postawionego wybrańca, czy wybrańców po prostu za Buzkiem Zdrojem. No to cóż, są różne ciekawe rzeczy, o którym ploty krążą i króliki. No. Ale o tym również i pan Czuchnowski nie napisze, no. A szkoda. Czy odnotowano działanie na terenie Polski wywiadów takich jak słowacki, czeski, węgierski? Czy wywiad chiński jest usadowiony w Huawei? Marek A. Wywiad chiński jest prawdopodobnie w każdym przedsiębiorstwie, które jest wielkie i tego typu usadowiony, bo to jest ich mentalność, ich praca i tak oni to robią. Natomiast czy zanotowano? Nie zanotowano, bo to są wywiady punktowe, nie stanowimy dla nich celu. W pewnym sensie, chociaż w jakiś sposób mogą monitorować na zasadzie może białego wywiadu, półoficjalnych rozmów, sytuację w naszym kraju. Natomiast jeżeli chodzi o sytuację węgierską, no to z Węgrami, to ja sam współpracowałem z Węgrami w sprawie kryptonim Dołf, jak to nazwijmy. No, ale się walnęło. Jego, kiedy zakłada pan Kościół? Jego, ja wiem, że to ja po tej audycji, po tych ostatnich, ja już naprawdę zostanę w Polsce uznany za wariata totalnie, i znowu będę dostawał maili z pogróżkami, że jestem wariat i tak dalej, ale już taki głup wariat nie jestem. Naprawdę nie jestem, proszę pan, żebym zakładał Kościół. Bez sensu. Nie wariuję. Może dlatego, że ja szanuję po prostu wiarę i szanuję właśnie. Znaczy, że USA nas inwigiluje? Krzysiu, jejku, kaktus, jaki ty naiwny jesteś. Oczywiście, że nas inwigiluje i będzie nas, i zawsze nas inwigiluje, ale powiem ci, że USA inwigilowuje nawet Anglików. No. Na tym polega ten wywiad. Rosjanie też nas inwigilują. Przy Olewniku przecież dwóch klawiszy popełniło samobójstwo, kilka zamędro od więzienia. Powiesili się po opuszczeniu pracy i te zamiedli podywa na naród uwierzył. No jest wiele rzeczy, bo na tym mamy jeszcze propagandę. To nie są prokuratury, tylko narzędzia współczesnego mordy. Być może. Panie Piotrze, diagnozę mam w tym chorym układzie, a pytanie brzmi, jaki lekarz podejmie się leczenia łącznie z amputacją? Nie, wydobędzie pan z tego ode mnie. Powiedziałem, póki ta klasa polityczna się nie zakończy i póki w końcu nie zaczniecie wrzucać do urn to, co trzeba wrzucać, i póki będziecie głosować, dopuszczać do tego, żeby PSL wszedł do Sejmu, to tak będzie. Chociaż to akurat nie PSL jest temu wszystkiemu tak najbardziej winien, ale trudno. No, Bastek, kogo nie inwigiluje? Na tym polega ten wywiad, no i już. No. Czy AW używa jakichś mundurów Tygrys? Nie, czasami wojskowych, ale to raczej nie. No. Wywiad w mundurze z napisem wywiad. No to jest tak w tym, jak to było w Desperado 2, tam Johnny Depp grał takiego agenta CIA, który miał napisane na koszulce I am CIA, prawda? No to... Co mamy dalej? Chciałbym od pana usłyszeć pełną analizę zamachu na Jowka. Może pełna audycja, Adam Wanon? Być może. Zobaczymy. Być może, ale muszę się przygotować, muszę się przewalić przez te kilkaset tysięcy, kilkadziesiąt tysięcy dokumentów, które są na temat JFK, to nie mam zbytnio czasu. Powiem szczerze, że nawet fizycznie i psychicznie nie mam ochoty, proszę państwa, bo ja naprawdę nie oszukuję. Niech się cieszą ci wszyscy, że nie muszą wysyłać i oszczędzić pieniądze na wysyłaniu ekipy specjalnej, bo ja się naprawdę często i również i psychicznie tego w tej sytuacji, w jakiej jestem, dużo gorzej czuję i stać mnie jeszcze na jakąś mobilizację na te audycje. No.
Poza tym będę chciał napisać jakąś piosenkę jeszcze. Jak napiszę i opublikuję, to może ktoś mi napisze muzykę. O. Dobrze. Jakieś pytania? Co znaczy, że szanuje pan wiarę? Czy podczas pracy zauważy pan prawdziwą wiarę, którą pan ceni? Parapetolszy. Proszę pana, albo pani, proszę pana, ja powiem jedną rzecz, ja trochę kolokwialnie mówię. Nie, szanuję ludzi naprawdę i szczerze, uczciwie wierzących i wielu jest takich, ale uczciwie. Nie takich, co idą, zaczynają dzień mszy, a potem przychodzą do urzędu i robią najgorsze świństwa i kradną, i oszukują i robią największe świństwa, jakie można zrobić, prawda? Ale prawdziwie wierzących ludzi, takich znam i takich szanuję. Bez względu na to, jaką religię reprezentują, takich ludzi szanuję po prostu. I dlatego uważam, że nasza ustawa na temat związków religijnych jest bruźnierstwem wobec religii po prostu jakiejkolwiek. No. Religia to nie jest zabawa, gdzie 15 osób po pijaną może sobie założyć kościół. Amerykanie fajnie uderzają w kacapów ostatnio w serii filmowej, przykład Czernobyl czy film Kursk, czy film Kursk, co pan na to? Tak, rzeczywiście. A ma, ile pan pali? Za dużo, ale no pan mi liczy, no. Nawet jeśli nie kryją agenda PW Olszanie, to popularnie włoskim. Polatrydan, tak, ale już ja nie chcę wymieniać tutaj nazwisk. Nie chcę, po prostu nie chcę z wielu powodów i tak już za dużo wymieniłem. Pytanie, czy polskie służby to jeszcze polskie służby? Proszę Państwa, ja mówiąc służby używam pewnego skrótu myślowego, bo ja mówię o kierownictwie. Generalnie o tych, którzy nadają, zarówno i politykach przede wszystkim. Natomiast jeśli chodzi o ludzi, tam jest naprawdę wielu ludzi, nisko i na dole, którzy, na tak jak i paru moich kolegów z Rzeszowa, którzy mają tego wszystkiego dość. Czy mieli, bo już dawno nie miałem z nimi kontaktu z oczywistych względów. Również po to, jak się zorientowałem, że kontakty ze mną mogą dla nich być szkodliwe, więc zerwałem wszystkie kontakty w celu ich ochrony, po prostu tych moich kolegów, tak jest. Tak niestety czasami musi zrobić odpowiedzialny oficer. I muszę Państwu powiedzieć, że jest wielu i też mają tego dość. Oni przyszli wszyscy pełni nadziei, patrioci, bronić państwa, walczyć o bezpieczeństwo państwa, zostają wpuszczani w jakiś idiotyczny, kretyński magiel, tygiel polityczny, proszę Państwa. Jeśli na przykład na kilka dni przed Majdanem cały Wydział Ukraiński w Rzeszowie rzuca się na złomiarza, a nie na to, nie na Ukrainę, bo to nie jest nasz priorytet. Ale cóż to żądać, teraz też co powiem, zaraz będziecie. Proszę Państwa, człowiek, który tworzył Wydział Ukraiński w Rzeszowie, w moim wieku, byłby w moim wieku, mający taki staż jak ja, nie wytrzymał tego ciśnienia po ustawie dezobekizacyjnej, po tym wszystkim, powiesił się. A niektórzy zwolennicy PiS-u się śmiali głośno z tych samobójstw w telewizji. No więc co? Więc w sensie ludzi to tak. Ale niestety na kierownicze stanowiska już za czasów od czasów SLD panuje zdanie, że jak się nie nadaje, że znaczy hamulcowych, generalnie hamulcowych po prostu. A jak wiadomo, ekspertami do spraw bezpieczeństwa, szczególnie międzynarodowego, są różne doktory, profesory, czy w ogóle bezpieczeństwa, a najlepiej nasi wybrańcy narodu, którzy naprawdę wiedzą, jak się pilotuje samolot, jak się ląduje, jakie są procedury, jak wygląda ochrona, robią to lepiej od SOP-u. Więc nie chronią sami siebie po prostu. A poza tym niech się nauczą odpowiadać na pytania, nie gadają głupot, bo naprawdę chyba w tym PiS-ie nie ma nikogo, kto by mi doradzał, jak występować w telewizji, bo czasami słyszę takie bzdury i tak mi się śmiać chce. Żal mi tych ludzi naprawdę. Naprawdę mi żal, szczególnie jak widzę dwóch. No. Poza tym powinna być jakaś chyba ochrona kontrwywiadowcza, czy też w ogóle tak ktoś, kto by przed pewnego rodzaju prowokacjami, inspiracją, dezinformacją ostrzegł te główne osoby w PiS-ie, tak na przykład pana prezesa, żeby uniknąć takich rzeczy jak wczoraj, bo to ewidentna prowokacja była. Bożena K120, panie doktorze, ale jak odsiać tych dobrych za W i kto to ma zrobić? Nie wiem, nie ja. Nie ja. No. Pani mnie pyta, jak odsiać. Są procedury vettingu. Ostatecznie powiem się, czy po filmie Anglicy, no nawet nie po filmie, to raczej po aferze Profumo i po latach 70. Nie, za Thatcher właściwie musieli zrobić to Anglicy.
już później. Natomiast Amerykanie, powiem się, musieli zrobić to samo. Jest tak zwany vetting, to jest słowo angielskie, 2T chyba, vetting, któremu się poddaje, któremu się można poddać. Jest cały system procedur, nie widzę problemu, żeby to zrobić. I gwarantuję Państwu, że jakieś 70% zwykłych, normalnych oficerów na pewno by przeszło ten vetting i naprawdę by świetnie pracowało, operacyjnych oczywiście. Natomiast nie miałby kto rozdawać ołówków, nie miałby kto rozdawać papieru toaletowego, nie byłoby naczelników, większości zastępców i szefów, oni wszyscy by nie poszli, ale oni by padli na testach na inteligencję po prostu, to spokojnie. Był Shadow SF, był. Taka to tajemnica. U nich jest Wydział Polski. No. Co pan sądzi o jego, nie mów nikomu. Armanda Drago, ja o tym już mówiłem, co ja sądzę. Ja jestem przeciwny w ogóle łączenia sprawy związanej z pedofilią, a szczególnie dlatego, że znam dość dobrze materiały i śledztwo FBI ogólnoświatowe. Łączenia się z jakąkolwiek grupą zawodową, wyznaniową, religijną czy tak dalej. Jest to, jak ja to zawsze mówię, Herrenwolk w poprzek sceny i w poprzek wszystkiego. I na przykład w tej chwili jest sprawa pana Zielkę, który ujawnił tę pedofilię w innym zupełnie środowisku. I proszę zobaczyć, wszędzie ciszę. Pan Zielka zbiera na film, nikt nie chce kręcić filmu. Jakoś nikt tego nie podejmuje. Cisza. Cisza, bo to jest jakaś przeciwko, to pokazuje, jak ta skała jest ogromna. No. Właśnie. Dlaczego nie mogą przywrócić Bradwardu? Nie uszczę lata, ale ja nie chcę. Nie chcę. Czym jest inteligencja? Marzena Kramer. Inteligencja to jest to, czego generalnie jest brak w klasie politycznej. Może być taka definicja? Trochę negatywna, ale jest. Panie Piotrze, czemu poseł Krusznik, brzmiał z ulicy, sobie mówi na temat zawodu przez brat, przy tego, bo ma dużą siłę. Czyżby został zastraszony? Krzysztof K., a pan by nie został? A jak miał grzmiać, kiedy nie miał poparcia? Ani ze swojego klubu poselskiego, obecnie PSL, ani z innych rzeczy. Jak miał grzmieć? Proszę państwa, to się tak bardzo łatwo jest zastraszyć człowieka, naprawdę. Ja mam nadzieję, że mimo wszystko Kamiński, bez względu na to, co myślę, to jednak w jakiś sposób się zbierze w sobie, nie uderzy mu kiszczakostwo do głowy i zajmie się tego typu rzeczami, bo to jest ważne. Bo to jest ważne, a on jest w sumie bezkompromisowy, jeżeli o to chodzi i powiedzmy, że nieuczciwości na pewno mu nie zrobię. Mogę mu zarzucić wiele rzeczy, ale na pewno nie nieuczciwość. Stałem go kiedyś osobiście, kiedyś byliśmy na ty, ale teraz to ja jestem tylko dla niego mordercą, bandytą i w ogóle. Ale mam nadzieję. Czy zamieszka w Hongkongu, bierze udział SWR, Filip Kostrzewec? To ciekawe pytanie, bo te o, to dla wszystkich miłośników Chin. Proponuję, żebyście zobaczyli, co się dzieje w Hongkongu, co Chińczycy chcą zrobić. Przesiedzili sobie rynek organów w Chinach i różnego rodzaju inne rzeczy i wtedy przejdzie wszystkim miłość do Chińczyków, tak powiem szczerze. Czy bierze? W pewnym sensie to dla nich jest korzystne, ale również i dla Amerykanów, bo to trochę odciąga Chińczyków od Korei Północnej. 30 lat palenia, kupiłem Nicorette Spray i od miesiąca nie paliłem, ale już musiałem. Astma, w każdym razie na to działa. Zbyszek Stel, ja też, wie pan, ja też miałem jeden sukces w odzwyczajaniu się. 2 miesiące paliłem non-stop elektroniczne papierosy i odzwyczaiłem się od elektronicznych papierosów, wie pan. Taki miałem sukces w życiu jak cholera. Właśnie. Mordercą w puloverze, tak to ono. Inteligencja, zdolność do postrzegania i adaptacji do zmian otoczenia. Zdolność rozumienia. Sebastian Wojskowy, wiemy co to jest, ale to jest inteligencja, to jest po prostu coś, czego brak jest w klasie politycznej. No. Paweł Atryda, no z tym łebem bym się jakoś tutaj. No. Jak pan uważa, co uważam? Przez samo rzecz się pisze, uważa. Samobójca przez ukreskowane. Sorki, ale taki jestem. Wrócił. On nigdy nie poszedł na tego, tylko my o nie o wszystkim wiemy, bo to jeszcze trzeba by na przykład, bo no, poza zdaniach tego celnika na komisji VAT też cisza, no wiele cisza. Cisza, proszę pana, dlatego, że nie o wszystkim wiemy. Jeszcze jest paru oficerów, którzy też w dziwnych trawach popełnili, uzmali, popełnili samobójstwo. Nie, Basia Czerwonka, nigdy nie słyszałem o brygadzie czyścicieli, którzy zajmują się brudną robotą. Pewnie jacyś tacy są, ale wiecie państwo,
Co to znaczy brudna robota? Wykonuje się pewne rzeczy, ekspropriacji, jak to nazywał kiedyś Stalin. Ja w Cholubie również opisałem kilka takich rzeczy. To wcale nie trzeba czyścicieli. Chociaż powiem szczerze, że jeśli by mi było dane, a już mi nie będzie dane, wrócić i mieć jakąś siłę sprawczą czy coś, to przydałaby się taka grupa, żeby pewne sprawy załatwić i zneutralizować. No szkoda, ale nie powiedziałem tego. Nie będę mówił. Czy klub Kuki został spenetrowany na dobie tworzenia, czy później szedł ze mnie? Ja nie wiem, czy klub Kuki został spenetrowany. No, jeśli chodzi o obecnie, to PSL doprowadził dokładnej penetracji klubu Kukiza. Tu się może nie takimi słowami, jak powiedział pan Leroy, ale się absolutnie zgadzam. Piotr Łopaciński, jak postrzega pan Brygadę Świętokrzyską, czy dobry prezydenta Dudy? Patrząc na to, co się dzieje na świecie, wiecie państwo, ja mam z tym ogromny problem. I nie chcę, żebyście się państwo obrażali na mnie, ale mam ogromny problem. Ale ten sam problem mam z opcją niemiecką pana Zychowicza. Ja uważam, że po 1 września 1939 roku, po Palmirach, po akcji AB, po profesorach, po pierwszych rozstrzelaniach, mordach na ludności polskiej, na Polakach i na dzieciach, po 50 powieszonych w Warszawie, po tym wszystkim, jakakolwiek forma współpracy z Niemcami w tamtych mundurach jest po prostu naganna. Nawet przeciwko Ruskim. Tak uważam. Tak uważam. Oczywiście nie oznacza to również, że potępiam w czambu. Powiedziałem, mam problem, proszę państwa, mam ogromny dylemat. Nie wiem, jak bym się zachował w tamtych czasach. Najprawdopodobniej, gdybym był cały czas w Warszawie, a pewnie bym był i działał w konspiracji, obserwował to wszystko, mówiłbym tak, jak mówią niektórzy żołnierze AK dzisiaj na ten temat. Najprawdopodobniej tak by było. Oczywiście nie mówię o... Nie chcę mówić o... Nie ulegam żadnej komunistycznej propagandzie, która również jest... wredna wobec tych ludzi. Ja przypuszczam, że dla wielu z tych ludzi była to również ogromna tragedia, że właśnie wiedząc to wszystko, musieli, zostali również zmuszeni do pracowania, do współpracy z Niemcami. Nie wiem, proszę państwa, ja prawdopodobnie bym... Trudno. Nie, ja bym się nie zgodził. No tak uważam i to jest dla mnie problem po prostu. Też myślałem, że się zakasztam przy przejściu na elektronikę. No, aha, dzień dobry. Właśnie. Także proszę mnie o to nie pytać. Pan musi wyjść poza definicję i podział narodowy jego, ale ja wychodzę poza definicję i podziały narodowe. Ja mówię o obywatelach polskich. Czy mogę u pana brać lekcję ortografii? 2 i... Proszę pana, ale generalnie ile pan ma lat? Proszę mi wybaczyć, ale po pseudonimie i po tym sądzę jednak, że ma pan, nie ma pan tylu lat, żebym właśnie. Amanda Drago, jak długo działa pan? Ale to wystarczy przeczytać mój życiorys, jest nawet w Wikipedii, trochę wymyślony. Dokładnie to w wywiadzie pracowałem od 82 roku do 92, potem do 91, potem w kontrwywiadzie i potem od... Właściwie od 2000 do 2011, a właściwie do 2013, ale generalnie cały czas wykonywałem robotę kontrwywiadowczą po 90 roku. Nie wiem, czy pan zadowolony jest z tego, pan, który pytał mnie o tą, o Brygadę Świętokrzyską. Ja wiem jedno, że to są sprawy bardzo delikatne, bardzo ważne i bardzo by nam się przydało, proszę pana, abyśmy w ten sposób, abyśmy porozmawiali normalnie, bez emocji na ten temat. Więc nie wiem, czy pan to moją właśnie. Parapetol. Panie Piotrze, ma pan zdolności literackie w Radzie Pisarską. Czy nie żałuje pan, że wlazł pan w takie zajęcie w życiu? Byłby pan tam w stu, czy nie cierpi pan dzisiaj? Mógłby pan robić piękne rzeczy. A czy pan uważa, że nie robiłem pięknych rzeczy? A rozwalenie Ruskich na przykład, a parę naprawdę ciekawych historii, które w życiu zrobiłem dla państwa.
A może nie pisałbym tego wszystkiego, gdybym tam nie pracował. Więc nie uważam. Uważam, że również robiłem piękne rzeczy, tylko właśnie. Co mamy dalej? Panie Piotrze, delegatury Służb Bezpieczeństwa miały wydział seryjnych samobójców, Krzysztofka. Tak, tak, tak. I tak to w żywocie Briana jest ten żydowski oddział samobójców, prawda, który popełnia samobójstwo. No to nie. Spokojnie, no nie, panie Krzysztofie. Czasami pan zadaje dobre pytania, naprawdę dobre, ale czasami jak pan zada pytanie, zastanawiam się, czy to pan, czy ktoś tam jeszcze, czy jest tam was paru, no. Panie Piotrze, seryjny morderca to ktoś z wewnątrz czy z zewnątrz? Co to oznacza? Moim zdaniem to ktoś z wewnątrz. Nie tylko z zewnątrz. To tak naprawdę te wszystkie rzeczy o wiele bardziej zagrażają polskim osobom tu w Polsce, znanym, mniej znanym, ale tu w Polsce. Natomiast one nie są w stanie do końca zagrozić komuś z zewnątrz. No bo co? Jeżeli się okaże, że wywiad rosyjski jest wmieszany w jakąś sprawę, no to co? Związaną z jakąś aferą podkarpacką czy z Amber Golden, no to co? To znaczy wpadł. Po prostu wpadli. To jest wkalkulowane w koszta. Uważam, że to jest ktoś z wewnątrz. Niestety, proszę państwa, ktoś z wewnątrz. A kto? Ale co powie? Bo ktoś powiedział, wiedziałem, że pan tak powie. O czym? Adam Waśniewski, zrubowanie Stopecko. Tak, ale ja mówię o czym innym. No też, no przepraszam. Panie Piotrze, robi pan przez cały czas piękne rzeczy. No, dziękuję. Panie pułkowniku, na Wikipedii jest napisane, że jest pan w stanie spoczynku jako oficer, to prawda? No tak, jestem na emeryturze. No, przecież to prawda. U nas się wbrew pozorom odchodzi. Jeszcze tak się odchodzi, że zamykają za tobą drzwi, zabierają ci emeryturę i zakładają sprawę na ciebie. Jako na bandytę. I mam nadzieję, że pan Kamiński, że Mariusz Kamiński, zamiast rozpracowywać takich jak ja, zacznie się rozpracowywaniem, właśnie szukaniem tego. Dobrze, proszę państwa, musimy kończyć. Kończymy już. Proszę wybaczyć, także. Także dziękuję państwu. Panie Piotrze, naszych są, nie ma takich komórek. No. A to jest prawda. Ruskie nas wykończą naszymi własnymi rękami. Michał N. Przecież to jest normalne. To było od czasów carów, od rozbiorów, od Katarzyny. Oni zawsze nas wykańczali naszymi własnymi rękami i myśmy byli z tego zadowoleni. No właśnie. Dlaczego nie ma pan włączonych donate'ów? Jak to nie mam? Pewnie mam włączone, tylko że to na YouTubie jest to wszystko. Ja nie wiem, bo ten YouTube to jakoś tak dziwnie. Chyba ja nawet nie wiem, czy są włączone, czy nie są włączone. Nie wiem, proszę państwa, to jest mój kanał, on jest taki, jaki jest. Już. Dobra, dziękuję państwu, do zobaczenia. A to może tango? No znowu chcecie, żebym jakąś piosenkę, bo ja już mam dosyć tych piosenek, kurde. Tango pan puści. Tanga nie lubią ludzie. No. Czy myślą, że fetyszem obcych służb jest załatwianie przez nas patriotów jako nasi narodu? No, Miron B. W Polsce się załatwia każdego, kto myśli logicznie i kto myśli pragmatycznie po prostu. I kto potrafi bez emocji mówić o pewnych rzeczach, ale myśleć naprawdę. I widać ten patriotyzm. Każdego pozytywistę w Polsce się załatwia po prostu. Ale kto jest ten, kto jest, bo się pogubiłem. Przepraszam, bo mi ten czat leci szybciutko. Zrobimy kiedyś za pełną audycję o JFK, o JFK, oczywiście. Tango lubią ludzie, tango. Nie, ludzie nie lubią tango. No nie, to głupie pytanie. Ja sobie zdaję sprawę dla wielu. Nie, mordercy nie. Dobra, puszczam tango. Już.
Tak, on chce nakręcić pani Mario Kowalska. Tak, ta pani Mario, to rzeczywiście i to jest niesamowite. I proszę zobaczyć, ten temat w ogóle nie istnieje w tych tak zwanych mediach opozycyjnych. Widzicie państwo? To jest najciekawsze. Dobra, no to dobrze, no to puszczę na końcu, tango i już. Niech będzie. To puszczę państwu tango, jak tutaj wszyscy chcą tango, to niech będzie tango i pożegnamy się. Puszczam tango, gdzie to moje tango jest? A, wywaliłem tango, bo się obraziłem na Krzyśka Werkowicza, a on na mnie. Dawno żeśmy się nie obrażali na siebie, więc czas się obrazić w końcu. Zaraz, bo mi tango uciekło. O, jest tango. Uwaga, leci tango. No co to tango nie chce lecieć? Nie leci tango. Przepraszam, a już. Leci tango. Leci, proszę państwa. Werkowicz tak się obraził, że nawet go tutaj nie ma. O! Siły cząstką drobną dziś, a jutro być może mnie zmiecie. Miłości chaustem chcę pijanym być, miłości jakiej nie znajdziecie. Przebrana dusza i wyprany mózg, sam siebie już odnaleźć nie chcę. Poślizgu życia bokiem sonę cóż, zostało z tego co najlepsze. Zostało z tego, co najlepsze. Zostało z tego, co najlepsze. Zostało z tego, co... Więc wypij wódki, kolejny łyk i załóż tłumik na pistolet. Gdy mrok rozjaśni światła błysk, zapomnij o tym, co na dole. Bo jakaś ona kocha cię i musisz walczyć o nią. Piekło czy niebo, pal to sześć, ona jest twoją bronią. Mówią, przyjaciel to jest przyszły wróg, który się jeszcze nie objawił. Więc komu wierzyć tu na miły Bóg? Sam zbaw się, gdy cię Bóg zostawi. Życie z tłumikiem już gotujesz się, nie można pisnąć nawet Margebiter, nie. Co dzień umierasz, co dzień budzisz się, pół w piachu, pół u Pana Boga. Pół w piachu, pół u Pana Boga. Pół w piachu, pół u Pana. Nie obraził się, żartuje po prostu. Cośmy się dyskutowali na temat piosenek po prostu. Nie, nam się na Krzysia nie obraża, na Krzysia na mnie się nie obraża, proszę państwa. Kolejny łyk. Żartuje. Tłumik na pistolet. Po prostu pracuje, więc nie może. Gdy mrok rozjaśni światła błysk, zapomnij o tym, co na dole. Bo jakaś ona kocha cię i musisz walczyć o nią. O, skończyła się już ta piosenka. Piekło czy niebo, pal to sześć, ona jest twoją bronią. Amanda Drago, bywa przynajmniej codziennie, może jutro, ja siebie na profilu zawsze zaznaczę. Znasz zapach prochu, znasz też zapach krwi, wiecznej miłości krew nie krzepnie. Orszak aniołów złotą łuską lśni.
Muszę zacząć znowu pisać tego poluba. Rozgrzane łoże, a w nim twoje ciało. Coś. Śmierć to czy miłość, wszystko jedno. Najlepszy moment, widać, Bóg tak chciał. Utrwalić w wieczność waszą jedność. Utrwalić w wieczność waszą jedność. Utrwalić w wieczność waszą jedność. Utrwalić wieczność. Milan Mexico, nie, nie, nie. Więc wypij wódki, kolejny łyk i załóż tłumik na pistolet. Gdy mrok rozjaśni światła błysk, zapomnij o tym, co na dole. Bo jakaś ona kocha cię i musisz walczyć o nią. Piekło czy niebo, pal to sześć, ona jest twoją bronią. Kiedy ten chorób się skończy? Ta droga nie jest po to, żeby nią iść. Ta droga jest, by na niej zostać. Na tym zakręcie. Miron Bena, Holubowie, wszystkie książki są z moim autografem. Prawda ze śmiercią poszły pograć. Ta droga nie jest. Przed wyjazdem podpisałem wszystko, co mają. Ta droga jest, by na niej zostać. Na tym zakręcie wam postawiam krzyż. Czy warto było prawdę? Masz Bittner, czy prezydent AD czy jako zwierzchnik było? Sił ma władzę nad procedurami? Czy warto było prawdę? Może właśnie dlatego nikt nie patrzy na procedurę. Warto! O, dobra, skończyło się. Proszę Państwa, zapraszam w razie czego jutro. Powiadam, no, na Krzyśka się oczywiście nie obraziłem, sobie trochę żartuję. Krzysio ze mnie, ja z niego. Na tej zasadzie on nie ma w tej chwili czasu, ale mamy tam jeszcze, on ma jeszcze chyba 7 czy 8 moich tekstów i to płytek, no jak będzie czas, na razie to wie pamięcie Państwo, ja nie mam gdzie, nie mam jak, on też nie ma, ja jestem pod Oslo, on w Londynie, no i tak jakoś dziwnie wyszło, niestety. Dobra, dziękuję Państwu, dobranoc. Do widzenia, dobranoc, no i do jutra, o ile jutro nastąpi. Miejmy przynajmniej nadzieję.